737 o rezerwat Puszcza u źródeł Radomki. Multum strumyków, tutaj jeden z nich, które zbiegają się trochę poniżej. Ten sobie płynie właśnie takim wąskim nurtem, ale obok niego jest całkiem wilgotno, szczególnie z lewej strony. Mamy wykroty, mamy piękne buki i świerki. Te buki jeszcze bardziej zaczynają dominować na samym wzgórzu, na szczycie, i są przepięknych pomnikowych rozmiarów w tamtym miejscu. Tutaj strumyk jest porośnięty trochę mniejszymi okazami i trochę bardziej poprzetykany innymi drzewami. A rezerwat dotyka czerwonego szlaku partyzanckiego imieniem majora Hubala, no bo to tereny, na których operował Hubal wczesną wiosną 40 roku. Stąd skierował się do Lasów Spalskich. No i tam 30 kwietnia zakończył swoją epopeję walki z inwazją, z najeźdźcami. Tragiczny koniec, ale legenda trwa. Legenda była już żywa za okupacji, bo powstawały oddziały partyzanckie imieniem majora Hubala już w trakcie II wojny światowej. No i teraz powinna być żywa, a szczególnie rezonuje u kogoś, kto kilkanaście lat spędził mieszkając na ulicy Hubala i podróżując, poruszając się po terenach, które naznaczone są mogiłami, naznaczone są tragedią, no ale niosą w sobie legendę. I rezerwat dotyka właśnie szlaku z Drzewicy do Szydłowca, do Skarżyska, do cmentarza partyzanckiego pod Skarżyskiem. A początek swój ma gdzieś w Radomsku. To jest jeszcze fragment, który będę musiał sobie kiedyś zobaczyć. Może niedługo. To tyle.